Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan tutaj, witam w The Crew Wild Run, w pierwszym odcinku z bety tej gry, słuchajcie. No i tak na samym początku od razu mówię, że jeśli chcielibyście, żeby z tej gry pojawiło się więcej materiałów, z tej bety, słuchajcie, no to napiszcie mi z czego dokładnie, co byście się chcieli dowiedzieć z tej bety akurat. I oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo to strasznie motywuje do nagrywania, tym bardziej, że mamy taką, no, że tak powiem, wspaniałą, no nie wiem czy wspaniałą, mamy naprawdę świetną grę. Spójrzcie sobie, ile rzeczy się już zmieniło, no więc na samym początku właśnie takie zmiany sobie omówimy. Mamy parę nowych specyfikacji. Mamy driftową, mamy monster trucki, mamy dragową i mamy motocykle, których jeszcze sobie oczywiście nie kupiłem. To jest moje pierwsze wejście do gry, słuchajcie. No i oczywiście graficznie gra zmieniła się strasznie na dobre. Oczywiście wszystko mam na ultra ustawieniach, ale nadal mamy brak tego anti-aliasingu, czyli tego wygładzenia krawędzi. Jest jakiś, ale widzicie, że jest słaby, ponieważ mamy postrzępione krawędzie w niektórych miejscach. No na to nie mam żadnego wpływu. No i słuchajcie, mamy teraz wyznaczoną trasę do szczytu, do miejsca, w którym będziemy mieli specjalne zawody ekstremalnych samochodów, takich jak właśnie driftowe, monster trucki czy auta dragowe, albo właśnie motocykli, więc pojedziemy sobie tam. No i takie informacje wstępne, w ogóle widzicie, że już GPS nas prowadzi, więc z tych wstępnych informacji to mamy milion kasy, mamy 40 level, 4 samochody bodajże, czy 3 samochody do wyboru i mapkę oczywiście jeszcze nie wyeksplorowaną, jeszcze wszystko mamy tutaj niezaznaczone, ponieważ jest to dodatek i tutaj są szczególne, poszczególne rzeczy. No i oczywiście, tak jak mówiłem, mamy w ogóle jakieś wyzwania w trybie swobodnym. A, i właśnie jeszcze jedna rzecz, na początku spójrzcie sobie, jak duża liczba osób teraz uczestniczy, czy gra teraz w The Crew Wild Run. Spójrzcie sobie, to są wszystkie osoby z moich znajomych, o nie, mogę. To wszystkie osoby naprawdę, które są teraz online, oni wszyscy grają teraz w betę. Nie wszyscy się pokazują, że grają, ale oni wszyscy grają, także naprawdę niesamowita społeczność już w tą grę gra, już ma, bierze udział. No i oczywiście z tego co widzę, również zmieniło się sterowanie. Sterowanie zmieniło się czy na lepsze? Tak mi się wydaje, że coś na lepsze, ponieważ auta prowadzą się troszkę gładziej, lepiej, ale też za bardzo troszkę rwią, z tego co widzę już. No i mamy tutaj test prędkości, od razu sobie go przejedziemy autem, no może nie stuningowanym jakoś świetnie, ale przejedziemy sobie, zobaczymy, może jakiś dobry wynik się zdobędzie. No podejrzewam, że nie, ponieważ jest to pierwsza trasa i jedziemy jeszcze nie w tą stronę, w którą byłoby szybciej. Także no, widzicie, ale graficznie gra jest tak zarąbiście zmieniona na plus, że po prostu aż mi się miło patrzy, no zresztą wam pewnie też, no gra jest świetna, po prostu świetna. No, znaczy, mówię pod względem oczywiście graficznym, bo jeśli chodzi o gameplay, to jeszcze nie zdążyłem sprawdzić tak naprawdę. Będzie złoty medal, no niestety złotego medalu nie zdobyłem, zdobyłem srebrny, ponieważ auta jeszcze zbyt szybkiego nie mam. I zdobyłem układ wydechowy i z tego co wiem, w niektórych testach umiejętności, o, nowe zdjęcia aut, w niektórych testach umiejętności będzie można zdobywać także części wizualne, słuchajcie, także nie tylko będziemy sobie teraz zdobywać, o, nowa strona wiki, otwieramy sobie, zobaczymy co to jest. Duch testów umiejętności, aha, czyli możemy sobie tego ducha pewnie tworzyć, tak? Przy ponownym podejściu do wyzwania możesz sprawdzić swój poprzedni, aha, czyli to co zawsze tak naprawdę już było. No więc co, aha, klikam escape i się mobilny garaż buguje, patrzcie. Nie mogę nic zrobić, no to wejdę w ten mobilny garaż, zrobię tak, tak. No i słuchajcie, no to nie wiem co ja mogę teraz zrobić, klikam escape i nic się nie dzieje, znaczy powraca to do mnie, także idziemy sobie na szczyt, tylko że żeby wejść na ten szczyt muszę ten dziennik misji niestety wyłączyć, a o, no udało się, więc idziemy sobie solo, tutaj troszkę się bugują rzeczy, wiadomo to nie jest jeszcze ta końcowa, znaczy nie jest jeszcze wszystko to co powinno być, nie jest końcowa wersja. Ale o, widzimy, że pierwszą mamy próbę driftową. W próbie driftu pochwal się swoimi umiejętnościami, zdobywając punkty za drift na czas. Aby wejść w drift, zahamuj, a potem panuj nad autem, używając gazu i kierownicy. No ja mam klawiaturę, ale myślę, że się uda. Aby pokazać na co cię stać, masz czas do momentu, gdy zegar wybije 0. Pięknie. I mamy Subaru BRZ, słuchajcie, pierwsze wydarzenie tym właśnie autem. Mamy troszkę właśnie wody na asfalcie, na nawierzchni. To jest też właśnie nowe efekty pogodowe zostały dodane do tej gry. No i próbujemy, zobaczymy czy rzeczywiście te drifty tutaj wyjdą, czy nie wyjdą. No z tego co widzę, to są całkiem... Dobra, pierwszy zakręt już zwalony. Są całkiem pozytywne. Znaczy widzę, że będzie tutaj coś do roboty, jak będziemy tak sobie driftować. Tylko że muszę się nauczyć panowania nad autami w tym trybie, ponieważ wiadomo, że wszystko się bardzo zmieniło.
Okej. Tutaj mamy już ładnie. No, znaczy w sumie myślę, że będą ładne montaże, jeśli będziemy mieli auto driftowe. No dobra, ładnie. Znaczy po malutku trzeba się przyzwyczaić, tak? I widzę, że sterowanie jest bardzo, bardzo zwiększone. Znaczy bardzo zwiększone jest czułość sterowania. Widzę, że kiedy jedziemy, to lekko dotnę strzałki, bo jadę na strzałkach, tak? I już auto rwie na tą stronę, ale za to przy dużych kątach skrętu, kiedy auto ma duży kąt nachylenia, to chociaż da się je odbić, a nie tak jak było w normalnej wersji, że auto po prostu było praktycznie nie do odbicia, choć być może to jest tylko taka moja opinia, niektóre osoby może to mogły zrobić poprzez właśnie pada czy klawiaturę, ja jeżdżę na pada czy kierownicę, ja jeżdżę na klawiaturze, jest to troszkę cięższe, ale kurde, graficznie gra mnie tak zaskoczyła, jest tak piękna, że no wow, nawet wiecie co, nie chcę nic mówić, ale jest naprawdę piękna. Czasu mam jeszcze tylko 44 sekundy, więc wypadałoby, żeby tu jakiś ładny wyniczek zrobić. Za bardzo po wewnętrznej troszeczkę. Ale no, akurat idzie całkiem ładnie, idzie fajnie, mi się to podoba przynajmniej. Widzę, że też, znaczy szczerze, bardzo na mnie wpływa ta woda, na którą patrzę, tak strasznie się na nią patrzę, strasznie zwraca moją uwagę, ponieważ no... O tak, ojeju, to był drifciar. No i mnożnik razy 8, pięknie. No więc ta woda bardzo przykuwa uwagę, może odwracać lekko tą uwagę, ale graficznie polepsza grę maksymalnie i mam tutaj stałe 60 fpsów, co mnie bardzo dziwi, że no stałe 60 fpsów w tak bardzo ulepszonej graficznie grze, no to rzeczywiście jest plus, jest fajnie. No i mamy przejechane do takiego momentu 14 tysięcy punktów, auto hamuje i skończył się ten pierwszy tryb. Zobaczymy, jaki medalik, może jakiś ładny, fajny, nie wiem. Aha, czyli nie ma medalu, słuchajcie, teraz nie ma za drift medalu, 0 punktów doświadczenia, baksów, nic. Wiadomo, że teraz nic nam nie dadzą, ponieważ to jest beta, więc jeszcze nic nie możemy się tu dowiedzieć konkretnie. I fajnie, że nie ma cutscenek, bo nie muszę chociaż się zamykać, tylko mogę mówić cały czas. Będę się śmiał, jak zaraz wyskoczy taka cutscenka i będę musiał zamilknąć, żebyście mogli sobie ją zobaczyć w 100%. Ale nie, ponieważ kolejnym trybem jest arena monster trucków tak naprawdę, przecież to są ciężarówki. Na arenie monsterów. No, arena monster carów, ja mam monster trucków, a oni mają jeszcze arenę monsterów. Także tu mamy, no, różnie pomieszane troszkę. Na arenie monsterów. Walczysz z czasem, zdobywając punkty na zatrafienie w znaczniki na obszarze pełnym ramp, platform i innych przeszkód. Znaczniki mają różną wartość. Te, do których łatwo dotrzeć, warte są niewielką punktów? Warte są niewielką punktów. No to tłumaczył pewnie jakiś mądry tłumacz. Zaś te trudno dostępne, wręcz przeciwnie. Warte są niewielką punktów. Wartość? No dobra, może to jest ok. Pamiętaj, kto nie ryzykuje, nie wygrywa. Wow, dobra, nie mogę się oczekać, aż to przejedziemy, słuchajcie. Myślę, że będzie całkiem ciężko, mamy... O, nawet ładnie stuningowanego Raptora, tylko ten spoiler mi się nie podoba. I oczywiście graficznie mega. Jedziemy, próbujemy. Słuchajcie, to będzie niezłe, ja już widzę, że to będzie niezłe. Będzie można nawet przy niektórych rampach zrobić przewrót w tył, jakkolwiek to nazywam. Tak właśnie będzie to wyglądało, więc no próbujemy, lecimy, zaczynamy. I ogółem wiele osób teraz robiło sobie ze mnie żarty pod takim względem, że o, ty wróciłeś dopiero ze szkoły. Bardzo mi przykro, ja już sobie gram w Wild Runa długo i w ogóle jest fajnie. No beta jest piękna, naprawdę gra się świetnie, nie mogę się oczekać, kiedy tą grę uzyskam w efekcie końcowym, tak? Kiedy sobie ją zakupię, ponieważ wiadomo, nie ma nic za darmo. Aha, i rozumiem, że tak wygląda przewrót. No dobrze, no skoro tak wygląda przewrót, Matix, nie mogę zaakceptować twojego zaproszenia. No i co ja teraz mogę zrobić, słuchajcie, kiedy mi się to zablokowało? No nie wiem, będę tak pykał, ale to nie ma sensu. Może wejdę w ustawienia i wtedy to się uda jakoś... nie, w listę ekipy. O, to jest dobry pomysł. Czyli, nie wiem, buguje mi się ten... buguje mi się to coś, nie wiem co to jest, telefon. Buguje mi się i nie mogę nic zrobić, tylko właśnie mam takie klatkowanie. Także wydaje mi się, że jeśli powtórzę sobie wydarzenie, to po prostu to się odbaguje. No beta, tak? To muszę naprawić, także jeśli ktokolwiek z Uplaya czy skądśkolwiek to ogląda, także widzicie, że są błędy, są bugi, na które ja nie mam wpływu. No, klikam ten escape, klikam i nic się nie dzieje. To już oczywiście sobie czytaliśmy, także próbuję po raz kolejny. I widzicie, coraz więcej osób wchodzi do gry. Wszyscy wchodzą, no bo każdy chce zobaczyć, jak to działa. W sumie, gdybym nie miał szkoły, to już ten materiał byście mieli teraz, kiedy to nagrywam. Ale niestety szkoła jest i nie mogę nic zrobić, żeby jej nie było, tak? Ponieważ, no, trzeba się uczyć, tak? Chociaż...
prosiłem mamę, żeby właśnie mi pozwoliła zostać, żeby wcześniej sobie to nagrać, ale jakoś jej to troszkę się nie spodobało. Ale przejdźmy już do gameplayu, będę opowiadał o gameplayu, a nie o swoim życiu prywatnym, od tego są inne odcinki. Więc tak, no, zdobywanie punktów prezentuje się tu w całkiem dobry sposób. Im wyżej skoczymy, tym czasami mamy właśnie wyższą premię, choć nie jest to trudne. Widzę, że mam auto stuningowane, no, nie jakoś specjalnie, 990 poziom, a i tak całkiem nieźle to idzie. I teraz, żeby... Okej, okay, świetnie, super, naprawdę. No więc jest okej, tu auto się samo odwraca. I teraz tak, mamy wysoką rampę, aha, nad nami jest 1000 punktów, teraz po schodkach i kolejne 500 punktów chciałem sobie O kurde, ale faza. O ja, dobra, no widzę, że tu możemy się odbijać we wszystkie strony, możemy robić praktycznie wszystko, więc teraz pojedziemy sobie znowu po schodach, bo tak. Mam jeszcze tylko minutę czasu, więc może zalecimy sobie te schodki. W sumie jest tu sporo do zwiedzenia, więc oczywiście jeśli będziecie chcieli tylko odcinek poświęcony właśnie Monster Truckom, to też taki odcinek zrobię, nie ma sprawy. No, słuchajcie, wszystko jest dla ludzi. Wolno się nam tutaj nitro ładuje, z tego co widzę naprawdę wolno się ładuje, ponieważ no tak próbuję, żeby jakoś szybciej weszło, a jest mało tego nitra. Uda się teraz 500 punktów? No nie uda się, bo tu trzeba jakoś dziwnie skoczyć. Ale chociaż wysoki skok mamy i też za to premię. Teraz tak, te 1000 punktów raczej jest nieosiągalne w tej chwili przeze mnie. No tak jak myślałem. Ale chociaż sobie wjechaliśmy na rampę, wskoczyliśmy raczej. I teraz muszę pamiętać, żeby nie używać escape'a, ponieważ widzieliście, co się dzieje, kiedy ten escape klikam. Po prostu, że tak powiem, gra odmawia posłuszeństwa, tak? I wjechałbym sobie tam na górę, ale nie mam czasu, już mam tylko 10 sekund. Więc zbieramy sobie ostatnie punkty, latając naszą ciężaróweczką na przodzie. No więc, no dobra, no więc skończył się czas i ten tryb też został przez nas zwiedzony. Także widzicie, że mamy też kolejny taki tryb Monster Truck, w którym no, naszym zadaniem jest rozwalanie właśnie tych całych punkcików. Znaczy rozwalaniem tabliczek z punktami, za które dostajemy punkty. Tak, dokładnie tak. No i słuchajcie, następnym trybem będzie drag, z tego co pamiętam. Tak, w próbie dragsterów bierzesz udział w 3 rundach drag race'ów, starając się zdobyć jak najlepszy czas. Po pracy nad obrotami i temperaturą opon przed startem, czyli tu będziemy łapali trakcję, i zmieniaj biegi w odpowiedniej chwili, by ustanowić jak najlepszy czas. Pamiętaj, że masz 3 rundy, a pod uwagę brany jest tylko najlepszy czas, więc jeśli popełnisz błąd, możesz poprawić go w następnej rundzie. Mamy 3 próby, w których robimy jak najlepsze czasy i boję się teraz o jedno. O kurde, z czym my tu będziemy jechali, słuchajcie? Mamy Corvette C7 i będziemy nią jechali ten pierwszy drag, słuchajcie, z przeciwnikami chyba raczej, mamy pierwsze podejście. Teraz tak, rozumiem, musimy sobie nagrzać opony jak najbardziej. Oj, no prawie się udało. Czym się zmienia bieg? Aha, jedynką, no to fajnie. No to fajnie wiedzieć, teraz widzicie, to jest tak trochę niejasno wyjaśnione, ale chociaż widzę, że robi się to jedynką, jedziemy 500 na godzinę, słuchajcie, jedziemy 500 km na godzinę. To jest praktycznie nieosiągalne, czy wiadomo, no, na drag race'ach, kiedy mamy mocno stuningowane auto, to jest osiągalne, ale no 521 na godzinę w tej grze jeszcze do tej pory nie było jakkolwiek, no tam przy draftingu jakoś tam było. Słuchajcie, zobaczymy sobie, czy uda nam się na tę zieloną strefę. O, udało się, dobra, idealne palenie gumy. No i teraz co, zmieniamy sobie biegi. Jest, pierwszy zły start w ogóle, czyli jednak tutaj... Aha, no zmiana biegu nie działa jednak, dobrze, no ale to... No nieważne, na trzecim podejściu może się uda. No wiadomo, jest beta, są jeszcze błędy, wszystko jeszcze może ulec zmianie. Czy teraz będzie lepsza prędkość? No raczej nie, tutaj jakoś wolniej troszkę pojechaliśmy. Ale graficznie też to się prezentuje bardzo ładnie. Teraz ja naprawdę będę zwracał uwagę na tę grafikę, ponieważ ona zmienia tutaj... No większość rzeczy, tak? I 4 sekundy gorszy czas. Ja nie wiem, co ja zrobiłem, że tak te 4 sekundy. No ale nieważne, no. Za trzecim razem się uda. Tak, do 3 razy sztuka. Bardzo dobre podejście od Ubisoftu, czy też od jakichś tam deweloperów, żeby dali 3 próby. Aj, no prawie się udało. No i teraz na jedynce ręka i jedziemy. Dawaj, teraz na nitrze, jest idealnie, dobra, podwójne, idealna zmiana biegów. Czyli mamy tutaj tylko 3 biegi, mamy zoptymalizowane właśnie dla dragsterów. No bo tak jest, dla dragsterów są produkowane, czy też robione skrzynie biegów z mniejszą ilością biegów, żeby było lepsze przyspieszenie, tak? Tym bardziej przy prędkości maksymalnej, nie wiem jak to konkretnie się prezentuje. Najlepszy wynik mam ten, kiedy nie ogarniałem niczego, więc no, być może muszę się tutaj troszkę tego dragu poduczyć, ale było całkiem okej. Też ładnie stuningowane. Ta korwetta, widać, że dopasowane jest to malowanie. I w sumie
No dobra, no mam jedną sekundę, tak, jest ok. Auto, co prawda, troszkę bym zmienił, ale to są tylko takie moje... No, moje takie odczucia. Odblokowałem sobie Summit, czyli szczyt. To turniej o ograniczonym czasie pełen zawodów, w których możesz wziąć udział. Musisz opanować wiele dyscyplin, jeśli chcesz zdobyć jakieś nagrody. No, normalne, tak? Odbywa się w tej chwili, musisz zdobyć przepustkę, ale tym razem udało mi się ją dla ciebie załatwić. Czyli, no tutaj mamy pomoc od Zoe, tak? I odblokowaliśmy ekstremalnych tunerów, więc jeszcze, może tak na koniec, pójdziemy sobie troszkę potuningować. Pierwsza zaoferowana wersja ekstremalna. Wszystko rozumiem. Teraz mam już więcej podblokowanych rzeczy, bo mamy tutaj tuner monsterów i oczywiście rajdowy, tuner driftowy, tuner czego? Uliczny, offroadowy to zawsze i jeszcze jeden tuner, który nam doszedł, czyli tuner dragsterów, tak jest. No więc wychodzimy sobie, zobaczymy gdzie się teraz zrespimy, gdzie się pojawimy na mapce. A, pojawia mi się obok szczytu. Osiągnij prędkość ponad 380 na Bonneville, czyli na tym solnisku. Odwiedź 402 km po raz pierwszy, no bardzo inteligentne. Jedź ponad 290 km, bla bla, teraz achievementy nam wchodzą i w sumie zmienię sobie z wyglądu tego Nissana na pewno, ale to nie jest nowa specyfikacja, to jest specyfikacja wyczynowa, więc jej nie będę na razie tutaj tuningował, ponieważ musimy tutaj nowe rzeczy zapoznać. No słuchajcie, zaskakuje mnie ta gra, ale sprawdzimy sobie, czy możemy sobie wjechać właśnie na ten tor jadąc wersją wyczynową. Wydaje mi się, że tak, że nic nam tutaj na przeszkodzie nie będzie stało, oprócz takich stopni na przykład, pod które raczej nie wjedziemy dokładnie, tak? Ale może jakąś rampę zaliczymy, chociaż i duży skok zrobimy, no jakikolwiek skok byłby ok. Teraz tak, bardzo ślizgający się 370Z odmawia posłuszeństwa, więc nawet sobie tutaj nie wjedziemy. Dobra, nie będę tego robił. A dobra, jeszcze jeden skok chociaż. O, tamten mamy taki poplątany, więc się rozpędzimy i może coś się uda jeszcze tutaj zdobyć. Zobaczymy po prostu, czy to auto rzeczywiście może cokolwiek tutaj porobić na tym szczycie. Wciśnij, aby zagrać w wyczyn... Wyczyny jazdy swobodnej. Mamy wyczyny jazdy swobodnej, więc musimy to przetestować. Jest to chyba taka mała kropka gdzieś tutaj, więc wyjadę sobie na ulicę, naprawię sobie 370 i będziemy sobie robić wyczyny jazdy swobodnej, na chwilę obecną oczywiście. Żeby stąd wyjechać, trzeba się troszkę natrudzić, bo wiadomo, trawka, tak? Nie ta taka trawka, tylko trawka... torowa trawka, trawka uliczna, trawka normalna, atmosferyczna. No, więc wyjeżdżamy sobie, słuchajcie. I teraz naprawiamy sobie szybko. Aha, nie mamy odblokowanego mobilnego mechanika, więc możemy sobie naprawić go jedynie w kryjówce. I teraz tak, wyzwania. No świetnie, no tak, zapomniałem, że przecież mamy to zbugowane, więc wejdziemy sobie do kryjówki, naprawimy auto i teraz nie wiem jakkolwiek mam tego używać, skoro no nie mogę naciskać escape'a. Czemu tu jest tak ciemno? Patrzcie, mamy zepsutą kryjówkę, albo nie wiem, jakoś tak dziwnie zmodyfikowaną, że tu jest tak ciemno w niej, no. Słuchajcie, Waldran. Warsztat pozwala na liczne modyfikacje, takie jak instalacja zdobytych części. Wiadomo, będziemy mogli zdobywać zderzaki i tak dalej, i tak dalej. Wyczynowe części wpływają na poziom jazdy i dzielą się pod względem rzadkości poziomu, czyli mamy jeden, aha, brąz, srebro, złoto i nie mamy platyny, nie wiem czemu, ale może to będzie już w ostatecznej wersji. Więc okej, okay. I teraz tak, punkty premii, czy są punkty premii, słuchajcie, są. Mobilnego mechanika bym sobie odblokował, w sumie mam go chyba już odblokowanego, tak, bo to są z normalnego The Crew punkty premii, tak mi się coś wydaje. Chwila, mobilny mechanik. A nie, nie mamy, no więc... Aha. Mamy 5 punktów, no to sobie damy tutaj, żeby jednak tego mobilnego mechanika mieć przy sobie zawsze, żeby autko ładnie mogło wyglądać. No i co możemy jeszcze zrobić? Spojrzeć w naszą kolekcję aut, w której mamy zbugowane miniaturki z Raptorem, Camaro, BRZ-ką, którą możemy sobie kupić dopiero za 247 tysięcy. Mamy Hamera Hayden Alpha, czyli nowe auto. Motocykl, czyli Kawasaki Ninja. I dalej mamy jeszcze różne auta, czyli Vipera GTS nowego, Ferrari 458 Speciale i F1 McLarena, czyli auta, które już były w normalnej wersji The Crew, więc na samym końcu odwiedzimy sobie tunera driftowego. Tak, tak sobie zrobimy. Chyba z poziomu warsztatu nie mogę wejść, tu mamy sklep ligowy, ukryty samochód, czyli będzie też można zdobyć chyba jakiś ukryty samochód w tych trzech wersjach, czyli właśnie ukryty samochód, tam będzie to... O, też pada, fajnie. Więc będzie to, słuchajcie, samochód... Hot Rod, tak? Hot Rod, który będzie miał te trzy specyfikacje i zaraz zobaczymy sobie wyczyny jazdy swobodnej. Okej, okay, co to jest? Wyczyny swobodnej jazdy pozwalają dowieść swoich umiejętności w całych stanach. Będąc w ekipie, przytrzymaj
No tu mamy kropkę i przecinek, oczywiście sobie zmienię. Aby rozpocząć wyczyn, osiągnij wyznaczony w cel w podanym czasie, by otrzymać nagrodę. Wraz z postępami odkryjesz nowe, coraz trudniejsze wyczyny. Wykonuj wyczyny, by otrzymać więcej nagród. Jeśli wyczyn okaże się zbyt trudny, zwerbuj nowych graczy do ekipy, by ci pomogli. Za wyczyny jazdy swobodnie możesz otrzymać przepustkę na właśnie ten, słuchajcie, szczyt, czyli summit. No i zbugowało nam się znowu. Znowu nam się zbugował tutaj wskaźnik, więc wznawiamy sobie. Niestety tak to będę musiał robić. Osiągnij 140 km na godzinę przez 15 sekund. Będzie to bardzo proste. No więc musimy przez 15 sekund jechać 140 km na godzinę. W takim terenie będzie to całkiem łatwe. Jedź po prawej stronie drogi. Aha, rozumiem. Czyli to dopiero po prawej stronie drogi się nam nalicza. To tego nie wiedziałem, widzicie? Ale czas się pomalutku kończy. Spokojnie, damy radę. Tylko muszę cały czas po tej prawej jechać. I to są takie tipy, że właśnie jeść po tej prawej. Aha, mam 100%. Jestem w jakimś tam rankingu. Podejrzewam, że to będzie ranking znajomych. I cały czas wchodzą nam nowe osiągnięcia. Chyb o włos samochody, 15. No tutaj akurat się to nie uda, ponieważ nie mamy tutaj żadnych trafików. Wow. Chodzi o to, żeby po prostu omijać trafiki jak najbliżej się da. O, mamy tutaj jeden o włos. Nie o włos, tylko go zaczepiliśmy lusterkiem, słuchajcie. Ale punkty nagród i tak się nam naliczają, jakiś tam czas mija. O dobra, tu mamy sporo aut, więc sobie je będziemy chybili o włos. Jakkolwiek to brzmi, słuchajcie. No i graficznie, kurde, powtarzam to chyba 5. raz czy 6. ale gra mnie tak zaskakuje, jest tak ładna teraz. Porównując oczywiście z oficjalnym The Crew, które oczywiście dzisiaj pożegnałem sobie filmikiem takim moim, i mamy zaliczony poziom, więc wszystkie wyczyny na razie są zrobione, tak jak to trzeba było, i 420 baksów, czyli bardzo mało pieniędzy właśnie za taki wyczyn, zresztą na cóż się dziwić. Więc mam, aha, przejedź 3, a jeszcze te wyczyny się nie skończyły, okej, no to dobra, no to w takim razie będziemy jechali, dopóki się nie skończą, albo dopóki my nie będziemy musieli ich skończyć. Aaa, dobra. Jedziemy po prawej stronie drogi. Ile mamy jechać? 3,2 km. 3 km 200 metrów. Spokojnie to zrobimy, tym bardziej, że jesteśmy w fajnej okolicy, gdzie nie ma jakoś specjalnie trafików. I tak dalej, i tak dalej. Już mamy kilometr pierwszy. I pomalutku jedziemy sobie. Wow, to troszkę zaliczyliśmy barierkę, bo próbuję, wiecie, jechać po tej prawej stronie drogi. To się lekko buguje, wiadomo, że tam nie zawsze będzie mi zaliczało tą prawą. Czasami jak lekko wyjadę na środek, to może być z tym problem. No ale spokojnie, no już mamy 2 km. O, widzicie, tutaj mi już to odwołało. Opalala, no i troszkę mnie słońce zaślepiło. A dobra, szybko, pomalutku. A, czas mija wolno, także tutaj nie muszę się przejmować, zostało już tylko 800 metrów. Mamy nitro, ale fajnie teraz wygląda to intro. W ogóle kontrast został bardzo zwiększony w grze. Zostały dodane te efekty pogodowe, które widzicie teraz, czyli ten deszcz, kiedy on spadnie, kiedy już się skończy, to będziemy mieli kałuże wszędzie. Znaczy kontrast, nie kontrast, ogółem wszystko zostało zmienione razem z teksturami, tak? Zostały poprawione odbicia, dużo rzeczy, naprawdę bardzo dużo rzeczy. I wyczyn drugiego poziomu został wykonany, pierwszy wyczyn drugiego poziomu, jakkolwiek to brzmi. I teraz będzie kolejny, z tego co podejrzewam. I zaraz będę musiał go oczywiście jakoś tam wyłączyć. Dojedź w miejsce, teleportacja zabroniona. Zobaczymy gdzie, oby niedaleko, słuchajcie. Gdzie mamy jechać? Aha, w drugą stronę, świetnie. No to super, no to... jakby to zrobić? Gdzie jest ten cel? Pokaże nam ten cel? A, jest tutaj. No to co? No nie, dobra, jedziemy w tą stronę, to już będzie ostatni... ostatni cel, słuchajcie, i przejdziemy sobie do tunera driftowego, żeby zrobić to auto. Oczywiście w następnych odcinkach będą się pojawiały różne inne rzeczy, oprócz oczywiście tego, co pokazałem, tak? Ponieważ będzie tego sporo i chciałbym nagrać tego jak najwięcej dla was, żeby wam się to podobało. Też bym taką miał nadzieję przynajmniej, że się spodoba. Okej, no i widzicie, że to sterowanie jeszcze nie mam ogarnięte w 100%, ponieważ jest dosyć nietypowe, tak? Mam ustawione pod normalne The Crew, ale widzę, że trzeba sobie tutaj coś pozmieniać, dlatego że no, porównując to sterowanie z normalnym The Crew, to tutaj jest bardzo, bardzo duża różnica. Zresztą w ogóle przeleciałem ze szkoły i od razu zacząłem nagrywać, także jestem nieogarnięty troszkę jako człowiek w tym momencie. Okej, no i mamy w końcu drogę całą w kałużach, tak? Czyli tylko w niektórych miejscach chyba się te kałuże pojawiają, skoro tam jej nie było jeszcze.
Mamy 15 sekund, czy to jest 15 sekund? Nie, mamy jeszcze 8 minut na dojechanie tam. Teleportacja jest zabroniona, ale myślę, że i tak jacyś cheaterzy, hakerzy to tak ogarną, że będzie można się pojawiać w tym miejscu jak najszybciej. Chociaż to i tak nie będzie jakoś specjalnie potrzebne. W ogóle widzę, że droga wygląda inaczej, rzeczy przy drodze, tak? Jakieś różne przydrożne, nie wiem, rury, nie rury, wszystko jest inaczej ukazane. Wiadomo, gra musiała zostać zmieniona, jest to dodatek, który będzie płatny. To nie jest nowa gra, Wildrun to nie jest nowa gra, to nie, nie wiem, nie jest The Crew 2, tak? Tylko Wildrun to jest dodatek płatny, który będzie, no... W preorderze kosztuje 150 zł, więc jest to całkiem sporo, musiałem sobie lekko trafika pchnąć. I oczywiście liczę na to, że zapoznam się na tyle z grą, żeby już ją znać od podszewki przez te 4 dni, ponieważ tyle będzie trwała beta, słuchajcie, od dzisiaj. Od dzisiaj czy od jutra, znaczy od dzisiaj czy od wczoraj tak naprawdę, od jutra, tak, kiedy już ją w nią gram. Od wczoraj, bo nie wiem kiedy to wideo wpłynie do internetu. Także, no mamy, jedziemy, mamy to wydarzenie, kończymy sobie je, teraz policja nie reaguje oczywiście na wysoką prędkość, chyba że w nią walniemy, tak jak to wygląda właśnie, czy walniemy w coś, tak wygląda to w The Crew. Okej, zwalniamy sobie pomalutku, aha, dobra, tutaj mamy do ścięcia małą dróżkę, okej. Więc wjechaliśmy sobie do celu praktycznie, 99% i auto zaczyna szarżować, pięknie. Okej, i możemy sobie odwiedzić Stary Młyn, czyli nowy punkt widokowy. Czyż, no, tak mi się tak podejrzewam, że jest to nowy punkt widokowy, który wygląda całkiem ładnie. Okej, i kiedy z niego wyjedziemy, te wyczyny się już kończą. Klikam Escape i oczywiście pojawia się nasz pager, czy też nasze... Nie wiem co to jest, nasz telefon, z którego będziemy mogli korzystać, ale nie możemy z niego wychodzić. Jest to bardzo niefajne, kiedy nie możemy sobie wyjść z tego telefonu, ale na przykład kliknę sobie mapę, tak? I wtedy już będzie to wyglądało całkiem inaczej. Więc teleportujemy się do tunera... Gdzie tu jest ten tuner driftowy? Driftowy był gdzieś tutaj, słuchajcie. O, jest, DT. Driftowy tuner, nie, DF, słuchajcie. Więc odwiedzamy sobie go i tuningujemy sobie ostatnie auto, jakim będzie raczej 370. Oczywiście chcę zobaczyć, jakie są możliwości, tak? I oczywiście wszystko się też zmienia, więc na chwilę obecną widzimy te zmiany, widzimy. A wyczyny w jeździe swobodnej nadal się... nadal się ciągną. Więc możemy sobie tutaj anulować. I kupujemy sobie zestaw driftowy dla 370, poziom 40 zarobiona, czyli jest darmowy. Świetnie. No i teraz części się nakładają, tak jak normalnie w The Crew to wyglądało. W sumie auto wygląda tak samo jak w wyczynie, no mogę powiedzieć, że praktycznie identycznie, ale strasznie dużo te modyfikacje kosztują z tego co widzę. Tuningujemy sobie oczywiście 370, wchodzimy w optykę od zderzaków zaczynając. Mamy praktycznie to samo co w wersji wyczynowej, mamy dosłownie chyba to samo co w wersji wyczynowej, no... No tak, no mamy to samo, chociaż, no nie wiem, jakieś zmiany, troszkę więcej może być tych części. Oczywiście te zderzaki mi się niezbyt podobają, więc nie wiem, czy tu nie będę miał tego zderzaku, którego mam w swojej wersji. Znaczy mam ten w sumie, więc nie wiem, albo zostawię ten, albo wezmę ten następny, który jest całkiem ładny. I on jest nowym zderzakiem z tego co widzę, ponieważ tego nie było w normalnej wersji. Ale on też nie jest jakiś piękny beauty, w sumie teraz auto wygląda jakby było troszkę różowe. Czy zostawić sobie ten zderzak? Nie, no wezmę ten, który był już, no jest całkiem ładny, tak, nie jest brzydki. Czyż my go już mamy? Tak, mamy normalny, więc tylni, no i tylni też sobie zostawię, więc możecie tylko zobaczyć, że no to jest chyba nowy zderzak, z tego co mi się wydaje. Ten już był i ten już był, tak, ten już był do tych szerokich ulepszeń, karbonowy i osłonkę, czyli w sumie próg. Ten jest nowy, ten próg tak wygląda, tego nie było raczej w normalnej wersji gry, tego progu. Znaczy przynajmniej mi się wydaje, że go nie widziałem, ale ładniejszy jest chyba ten, który już był. I co do spoilera, chyba też sobie nawet zostawimy, ale mamy oficjalny, możemy mieć auto bez spoilera. Śmieszne jest to, że auto się pokazuje nam od tyłu w jednym z takich widokowych trybów. No i bez spoilera wygląda tak, a wiecie co, zostawię sobie go bez spoilera, tak sobie go zrobię teraz. I maskę sobie też zmienimy, ponieważ ta jest, no tak lekko mówiąc, brzydka. To ta będzie ładna całkiem. Ta jakoś tam jeszcze wygląda. I następna może też być jakaś ładna. Słuchajcie, wydaje mi się, że... No nie wiem, to jakaś ładna. No ta jest całkiem w miarę mi się podoba jeszcze. Ta jeszcze ujdzie. A reszta jest taka troszkę wieśniacka. Czy mamy na przykład... Nie, nie mamy. Myślałem, że możemy mieć karbonowe różne maski. Mamy normalną, zwykłą karbonową, którą możemy sobie zakupić. I tak, albo weźmiemy sobie zwykłą, albo tą. Weźmiemy sobie tą, ponieważ jest taka...
No inna, tak? I co do kolorów, czy mamy kupione? Mamy chyba oficjalne wykupione wszystkie, to jest matowy. Patrzcie, jak ładnie matowy wygląda teraz. Fajnie całkiem, nie? Fajnie się prezentuje. Ale może weźmiemy sobie felgi jakieś. Mamy felgi? No nie mamy felg. Nie mamy felg, słuchajcie, nie mamy możliwości kupienia felg. Dlaczego? Nie rozumiem. Ok, więc wnętrze sobie nie przerabiamy. No i właśnie te naklejki. Czy mamy jakieś nowe naklejki? Roślinny, miejski, retro. Okazjonalne mamy nowe, z tego co widzę. To będą pewnie naklejki, które dostaniemy już w grze, kiedy sobie kupimy tą normalną wersję. Merry Christmas, to są świąteczne, tylko że ich chyba nie było na święta, nie wiem, no. O, Ubisoftowe mamy nowe naklejki z Drivera San Francisco, słuchajcie. Fajnie, fajnie to wygląda. Drivera Just Dance już było, tutaj mamy jakieś tam króliki. No i dalej też mamy jakieś nowe, ta jest całkiem fajna, słuchajcie, auto się prezentuje tak inaczej, nie? To jest też jakaś tam gra Ubisoftu, która została pokazana właśnie na naklejce. Nie wiem jaka, bo nie znam tej gry, ale wygląda to fajnie. To również, tak, to też. Motyw zwierzęcy, aha, czyli no w sumie parę nowych naklejek się znalazło. A skoro mamy już taką dziwną, nietypową naklejkę, to sobie ją, myślę, nałożę, ponieważ fajnie całkiem wygląda. Oj, wydałem 140 tysięcy na naklejkę. Świetny pomysł, Karol, naprawdę świetny. No więc skoro tak, nie modyfikujemy sobie nic mechanicznie, ponieważ nie możemy nic na razie kupić, nie mamy nic odblokowanego, więc wychodzimy sobie z tunera i jeszcze wejdziemy na chwilę do kryjówki, żeby zobaczyć, czy może jednak uda się nam jakieś felgi zmienić, ponieważ te są... No, lekko mówiąc, brzydkie, tak? Oczywiście auto w wersji, jeżdżąc po normalnych tam terenach, tak? Poza wydarzeniami, też będzie driftowało, co jest całkiem fajne, więc to mi się podoba. Aha, wejście takie na środek ulicy. Super, świetnie. Mamy półmrok. I na razie nie włączamy sobie wydarzeń w jeździe swobodnej, tylko może sobie porobimy tutaj jakieś bączki, czy nie wiem, cokolwiek. Ale chociaż mamy achievement za wydanie 5000, super, wydałem 140, może nie jest to 5000, jest to sporo razy więcej, no ale to 25 razy więcej i jeszcze 34 razy więcej, dokładnie tak. Jakie 34 razy więcej? 33 razy więcej. No, więc tak wygląda 370, zrobiona w sumie troszkę wieśniacko, ale to nic. I mamy do właśnie do znalezienia wrak auta, więc skoro nas już tutaj tak przyprowadziło, to sobie ten wraczek znajdziemy. Tylko gdzie on jest? Mamy zieloną linię prowadzącą gdzieś tutaj. Okej, okay. A pulpit, myszka. No, więc gdzie on jest? Gdzie on jest? Trzeba go tu znaleźć. W sumie tylko ja go nie widzę, ponieważ... Nie, mam jakiś tam zagrodzony teren. Może sobie tam teleportujemy się po prostu. Gdzie to jest? No to jest gdzieś tutaj po naszej prawej stronie. Auto powinno być gdzieś tu, więc czy da się tutaj teleportować? No da się, słuchajcie. No i autko jest tuż za nami. Jest, tak, pojawiło się. Co to jest za auto? Spójrzmy. Znaleziono stację danych, to nie jest auto, słuchajcie, tylko to jest stacja danych pokazująca nam różne testy, umiejętności i tak dalej. Już myślałem, że zdobyłem wrak, zdobyłem stację danych, która była tuż za mną i po prostu nie szczaiłem, że to jest to duże coś, no tak jakoś troszkę nie zrozumiałem. Także no cóż, nie możemy, aha, no i jeszcze raz nam pokażę stację danych, nie dziękuję. Mamy skocznię, więc sobie ją użyjemy, która wyskakuje na ulicę, a poza ulicę nawet. Robi się noc w grze, także to sobie też zobaczymy, myślę, że się uda. I czy mamy jakieś wydarzenie driftowe tutaj w pobliżu? Przydałoby się przynajmniej, żeby sobie coś podriftować. Umiejętności. Test zbierania, aha, czyli mamy tutaj normalne te testy, które są w dekru, w tej normalnej wersji, tak? No więc co, na razie nie będziemy nic robili, zrobiliśmy sobie tuning i tak dalej, więc myślę, że resztę sobie zobaczymy po prostu w następnym odcinku, jeśli oczywiście wszystko się wam spodoba. Zaparkujemy sobie gdzieś tutaj. No dobra, zaparkujemy sobie w tym miejscu. Teraz tylko mobilny mechanik. No za dychę to niezbyt drogo. No więc tak wygląda, nie jest to zbyt piękny wygląd. Aha, no i teraz... Świetnie, no klikam escape tak i to mi powraca, więc to jest jakby double escape, nie wiem czy da się coś z tym zrobić. Nie wiem czy nie było nawet tego samego w normalnym dekru, ale co mogę zrobić, żeby to się jakoś odbugowało? Mobilny tuner? Nie, o, myślę, że może wiki się tutaj ukaże, też nie.
wyjść z gry, no nie, opcje też nie, więc co ja mogę tu robić? Muszę chyba wchodzić do kryjówki, żeby to się jakoś zmieniło. No nic nie mogę zrobić, klikam escape i się pojawia to coś i nie można nic robić na mapce, to jest też śmieszne. To co, do kryjówki z powrotem, tak? No niczym nie zmienię, tak? Nic nie mogę zrobić. Na szybko sobie wejdziemy do kryjówki i wyjdziemy. No auto wygląda zupełnie inaczej, ale i tak ten anti-aliasing się prezentuje tak jak się prezentuje. A wyłączymy sobie HUDa w ogóle, zobaczymy czy możemy. No i co ja zrobiłem? No nie. Dobra, nieważne. Okej. No świetnie, no jeszcze raz. Także mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, że jednak dostrzegliście to, co ja chciałem wam pokazać. I oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie, co mam robić w następnych odcinkach z bety. Mam nadzieję, że ten się podobał. No i oczywiście widzimy się w następnych, tak? Kolejnych, w których będę pokazywał to, co wy będziecie chcieli. Także do następnego odcinka. Cześć!